Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się polami na kole fortuny. Zapraszam. W oryginalnej amerykańskiej wersji teleturnieju na chwilę obecną mamy takie oto pola. Bankrut. Dwa bankruty. Nie muszę mówić miłośnikom tego programu, co to oznacza, bo wiadomo, że jak zawodnik trafi na takiego bankruta, to traci pieniądze i traci kolejkę. Mamy free play, dawniej free spin, czyli jak ktoś na to trafi, to zyskuje taką polisę ubezpieczeniową, że jakby nie daj Boże trafił na bankruta lub lose the turn, czyli stratę kolejki, to może grać dalej, ale to jest dobrowolne, jak chce. Mamy dziką kartę, która działa na takich samych zasadach. Mamy lose the turn, czyli wspomnianą stratę kolejki, w Polsce znany początkowo jako strata kolejki, a aktualnie jako stop. Mamy prize, czyli nagroda. Mamy car, czyli samochód. Gift. Nie wiem, co, przyznaję się bez bicia, że nie wiem, co to oznacza. Ale mamy też takie pole. 1 milion dolarów otoczony dwoma bankrutami. W Polsce zamiast miliona, w polskiej wersji tej najnowszej, w której występowało to pole, zamiast miliona mieliśmy 10 tysięcy złotych. No i tak było w każdym kraju, w którym widziałem. Znaczy, we francuskiej wersji było 10 tysięcy euro, a już we włoskiej wersji między tymi dwoma małymi bankrutami był 1000 euro, ponieważ pozostałe stawki na kole nie przekraczały 1000 euro we włoskiej wersji tego programu. Ale to włoską wersją zajmiemy się w następnych odcinkach. Jeśli chodzi o stawki, to tu stawki były przeróżne. 700, 600, 900 dolarów są aktualnie, bo to jest aktualna wersja tego koła w Stanach Zjednoczonych. 650, 900 dolarów, 2500 na kolei jest najwyższa stawka, ale to jest akurat w tej wersji koła, bo to jest koło z rundy pierwszej. Runda pierwsza, tak jest. Aktualnie najwyższą stawką na kole w amerykańskiej wersji programu, poza tym milionem, jest 5000 dolarów na takim wielkim polu. A tutaj milion to jest taka, wiadomo, nagroda dla bardzo wielkich szczęściarzy. Dlatego zatoczono to bankrutami. No cóż, to na razie tyle. To jest pierwsza część koła fortuny. Co jest na kole fortuny? Odcinków z tego cyklu. Co jest na kole fortuny? Innymi polami, bo było też w przeciągu wielu lat, bardzo wielu lat. Koło fortuny w Stanach Zjednoczonych jest na antenie od 40 lat. W przeciągu tego czasu było bardzo wiele innych pól, którymi zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Na razie Wam dziękuję. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania i do zobaczenia. Thank you.